Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mieszkańcy osiedla rzemieślniczego, samorządowcy odpowiedzieli na zaproszenie posła Czesława Hoca i wzięli udział w spotkaniu dotyczącym wyjazdu z Budzistowa. Sprzeciwiający się budowie wiaduktu mieszkańcy nie usłyszeli słów, które by ich satysfakcjonowały. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce budować wiadukt. Inne propozycje, które dzisiaj przedstawiono na spotkaniu, nie zyskały akceptacji. Mieszkańcy osiedla i wspierające ich osoby nie zgadzają się z takim podejściem. Według nich wydana już decyzja środowiskowa nie zamyka drogi, jej zmiana jest dla nich także możliwa. Według posła Czesława Hoca strony zostały przy swoich racjach, ale emocje zelżały. Przekonuje, że wiadukt oddalony od obecnej drogi o 70 metrów, nowoczesne ekrany i inne rozwiązania spowodują, że sytuacja mieszkańców będzie lepsza niż w tej chwili. Co więcej, Generalna Dyrekcja ma zabezpieczone środki na budowę wiaduktu. Nie można dopuścić, by te pieniądze przepadły. Trzeba przyjąć to, co jest, mówił poseł. Nie ma czasu na dyskusję. Nie ma wariantu, który pogodziłby wszystkich. Mieszkańcy osiedla rzemieślniczego zapowiedzieli protesty, wykorzystanie wszystkich środków prawnych, a jeżeli to nie pomoże, blokadę budowy.